Nie wstaję już o 5, żeby pisać, znacznie bardziej na luzie podchodzę do tego, ale staram się, żeby po jakichś aktywnościach fizycznych pisanie było taką pierwszą czynnością, którą wykonuję w danym dniu, do której siadam. Natomiast rzeczywiście kiedyś podjęłam się też takiego detoksu internetowego od Facebooka i portali i innych stron. Jak się to skończyło i ile trwało, to możecie już przeczytać w książce Agaty, którą polecam nie tylko z tego powodu.